No i siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii LSPDFR. Tak jak widzicie po tytule oraz po miniaturce, dzisiaj odcinek z nieoznakowanej drogówki, a dokładnie z grupy Speed. Wiem, że w tym tygodniu i w poprzednim tygodniu miał być odcinek z CBA, no ale tak jak wam mówiłem na live'ach oraz też pisałem m.in. na karcie społeczności na YouTubie, nie wyrobiłem się jeszcze do tego czasu z tym odcinkiem z CBA, dlatego jeszcze musicie chwilę na niego poczekać, bo naprawdę bardzo dużo z nim jest roboty, bo często mi wywala GTA i ogólnie, no tak jak mówiłem na live, zbliża się update komputera, ale ja już tutaj dużo mówić nie będę. Przypominam wam jeszcze szybko tylko o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale, żeby nie ominęły was kolejne odcinki na tym kanale. No i też tak na szybko zapraszam was na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. A w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy jeździli grupą Speed. No i takim nieoznakowanym BMW, to bodajże jest 330i. No i plany na dzisiejszy odcinek są takie, że po prostu jeździmy tylko po autostradach, które tutaj teraz pokazuję. No i tam będziemy mierzyli prędkość, no bo jesteśmy nieoznakowaną służbą. Więc 17:00 zgłaszam, że wyjeżdżam na patrol i widzimy się zaraz, jak ktoś złamie prawo. Jeszcze bardzo często pytacie o polskie tłumaczenie do Stop DPD-a oraz polskie tłumaczenie do CompuLite'a, czyli do tej całej bazy danych. No to generalnie linka do tych polskich spolszczeń macie i w opisie, ale też od jakiegoś czasu na naszym Discordzie też jest kanał, który się nazywa bodajże LSPDFR Mody. A teraz ktoś przekroczył prędkość, ale z drugiej strony, no to nieważne, już nie będę za nim jechał. O, tutaj też ktoś prędkość przekroczył, tak jak widzieliście. Zaraz wam powiem, o co chodzi z tym Discordem. Dobra, no to my go zatrzymujemy w sumie. Przekroczył prędkość o 17 mil na godzinę, dlatego już go zatrzymujemy. Wezmę mu też te tabliczki. Dobra, jedź chłopie za mną. Myślę, że tutaj gdzieś się na boku rozstawimy. No generalnie w rzeczywistości, w sensie w real life, to byśmy po prostu musieli gdzieś zjechać, no ale no wiadomo, tutaj w GTA aż tak nie ma zjazdów. Dobra, to zatrzymujemy się. Jeszcze dokończę odnośnie tego, co mówiłem. Na naszym Discordzie, na kanale LSPDFR Mody, możecie tam na naszego Discorda wejść i tam będą linki do większości modyfikacji, które użyłem w tym odcinku. A teraz już wracamy do gry. Dzień dobry, proszę pani. Golden Palmer, Komenda Wojewódzka Policji. Zatrzymaliśmy panią, ponieważ przekroczyła pani prędkość o 17 mil i w ogóle teraz sobie tak wpadłem na pomysł, że za każdą prędkość, jak ktoś przekroczy, to będziemy przeliczyli na kilometry, żeby dobrze tą bazę danych wpisać. Czyli no, przekroczyła pani prędkość prawie o 30 km na godzinę. Co tak ścina mi teraz? No więc poproszę pani prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie. Zbadam panią też od razu alkomatem, więc proszę dmuchnąć, zbadamy pani trzeźwość. Coś tu tak dużo się tego trafiku zrobiło i tak zaczęło trochę ścinać mi to GTA, mam nadzieję, że nie wywali. Dobra, no dała nam tutaj dokumenty, dobrze, proszę pani, tutaj wszystko dobrze wyszło w badaniach. Proszę tutaj poczekać, zobaczę, zobaczę panią... Sprawdzę pani wszystkie dokumenty w aucie, no i zaraz wrócę. No dobra, to sprawdzamy ją w bazie i generalnie ona się nazywa tak. Ona się nazywa Luli Mackins i z nią jest wszystko w porządku, jednak była dwa razy aresztowana i też miała tutaj mandaty w swojej... historii, coś takiego. Jeśli chodzi o pojazd, to z pojazdem też widzę, wszystko jest ok, no ale jednak pojazd nie należy do niej, tylko pojazd należy do jakiejś osoby, za którą jest nakaz zatrzymania, w sensie no, nakaz aresztowania za uprowadzenie. No, czyli będziemy musieli jednak ją przewieźć zaraz na komisariat, żeby wziąć od niej zeznania, skąd ma te auto, skoro no, właściciel tego auta jest poszukiwany i może być w to zamieszana. No dobra, to zrobimy teraz tak, że dam jej tutaj mandat za przekroczenie prędkości, czyli przekroczenie prędkości od 21 do 30 na godzinę. Dajemy już tutaj jej mandat. Zresztą to wszystko było w porządku, więc tutaj nic więcej robić nie będę. Dobrze, proszę pani, to tutaj jest mandat dla pani. Jednak jeszcze jesteśmy zmuszeni podjechać na komisariat policji, dlatego prosilibyśmy panią, żeby pani jechała za nami, no żeby pani złożyła zeznania, ponieważ widzimy, że właściciel tego auta jest poszukiwany przez policję. No i jednak potrzebujemy wziąć od pani zeznania, więc proszę wsiąść teraz do tego auta. No i pojechać za nami na komisariat. O kurde, zobaczcie, co ten motocyklista zrobił. Dobra, jedziemy za nim, bo jeździ trochę tak jakoś dziwnie. No zatrzymujemy go, mam nadzieję, że pościgu za nim nie będzie, bo tak jeździ dosyć dziwnie. Dobra, ja może trochę przed niego tutaj wjadę, żeby jechał za mną. Jeszcze wyciągnę te oczywiście, no te, wiecie jak to się nazywa, tabliczki, coś takiego. Dobra, może zatrzymamy się tam trochę dalej, bo tutaj widzę jest parking płatny, więc nie będziemy zastawiali go. Tutaj się zatrzymamy, jedzie za mną, dobra.
No, czyli złamał prawo w dwóch przypadkach, ponieważ skręcił jakby pod prąd oraz skręcił bez kierunkowskazu, więc no. Dzień dobry, proszę pana. Gordon Palmer, komenda wojewódzka policji. Oj, czujemy tutaj alkohol od niego. No dobra, zaraz to zbadamy. Dzień dobry, proszę pana, jeszcze raz. Komenda wojewódzka policji Gordon Palmer. Zatrzymaliśmy pana, ponieważ no, złamał pan dwa przepisy ruchu. Po pierwsze, skręcił pan bez użycia kierunkowskazu, a po drugie, wjechał pan na przeciwległy pas ruchu, w sensie wjechał pan po prostu pod prąd. Poproszę pana dokumenty, czyli pana prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz pańskie ubezpieczenie. Przebadam też pana od razu alkomatem tutaj. Badam pana trzeźwo, więc proszę tutaj dmuchnąć. Dobra, widzę, że nazywa się Bubba M. Ronald? Mac Ronald, coś takiego. O, i widzę, że jest pod wpływem alkoholu i to przekracza tą dawkę, która jest dozwolona. Dobrze, proszę pana, to proszę tutaj na mnie poczekać, ja na chwilę pójdę do samochodu. Kto tutaj tak krzyczał? Nie wiem. Podejdę do samochodu i po prostu sprawdzę pana dokumenty, więc no, proszę tu poczekać. Tam w ogóle widzę, że wszyscy jakoś dziwnie zakręcają. Nie wiem, jak coś to policja ich tam złapie, bo widzę, że jest. Dobra, no to patrzymy tego typka tutaj w bazie. Bubba Mac Ronald. No i tak, o, status prawa zawieszone, czyli już nie powinien jeździć. Widzę, że miał już tutaj kiedyś mandaty. Jeśli chodzi o ten pojazd, to z pojazdem jest wszystko ok i on jest właścicielem tego pojazdu. No dobra, no to dajemy mu mandat za tak. Jazdę pod wpływem alkoholu od 0,2 do 0,5. Za to grozi tylko mandat, nie aresztowanie, ponieważ no nic, wiecie, nie jest to jakoś bardzo drastyczne, tak? Zmiana pasa bez sygnalizacji kierunkowskazem. No i też dam mu mandat za nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, ponieważ nie widzę tutaj mandatu za jechanie jakby drugą stroną ulicy albo skręcenie, no coś takiego. Więc dajemy mu za to mandat. Wypisujemy mu tutaj, dobra, i cztery mandaty są, więc okej. Dobra, idziemy mu teraz ten mandat wręczyć. Dobrze, proszę pana, to tutaj jest mandat dla pana, $3600. No drogo, widzę. No ale niestety nie będzie pan mógł kontynuować jazdy tym motorem, dlatego proszę o opuszczenie pojazdu. Jest pan pod wpływem alkoholu, jednak nie jest to jakieś drastyczne bycie pod wpływem, dlatego jesteśmy zmuszeni pana pojazd odholować na parking policyjny i jest pan właścicielem tego pojazdu, dlatego będzie mógł pan za parę dni odebrać sobie ten pojazd z parkingu policyjnego. Ja po pana mogę po taksówkę zadzwonić, albo po prostu może pan sam sobie zadzwonić po taksówkę. 17:00 zgłaszam, że potrzebuję lawety tutaj na miejsce, gdzie jestem, ponieważ trzeba odholować pojazd na parking policyjny, więc poproszę o lawetę. Od razu przeszukamy jeszcze ten pojazd, bo może znajdziemy przy nim coś nielegalnego, a tak czy siak by to zrobili, o, nic nie znaleźliśmy, bo i tak, tak czy siak by to zrobili na lawecie po prostu, albo na parkingu policyjnym. Dobra, no to wzywamy tą lawetę, tak jak już powiedziałem, wezmę może tego małego pick-upa, powinien wystarczyć. O kurde, myślałem, że mi wywali grę. No dobra, a ja wracam tutaj do środka tego pojazdu. Poczekam jeszcze, aż przejedzie ta laweta. Już widzę, że jedzie. No i zaraz wracamy dalej na patrol. O kurde, pierwszy raz coś takiego widzę. No dobra, jeszcze tutaj na sygnałach tylko zmienię pas ruchu, żeby tam nie musieć krążyć. No i dobra, wracamy na patrol. O kurde, zobaczcie, ktoś jedzie pod prąd. Co tu się najlepszego dzieje? Czekajcie. Oczywiście go zgarniamy teraz. O, chyba mamy pościg. 17:00 zgłaszam, że mamy pościg. O, i tam za drugim jeszcze autem. Zgłaszam, że mamy pościg za dwoma autami. Poproszę patrol lotniczy na miejsce. Może nawet jeśli jest taka możliwość, dwa patrole lotnicze, ponieważ no, jestem w stanie tylko za jednym autem jechać. No i potrzebuję też jednego co najmniej radiowozu wsparcia, więc wyślijcie mi proszę wsparcie. O kurde, o co tu się stało? Dobra. Dobra, zjeżdżaj chłopie, muszę go trochę, tak, to ona jest nawet, muszę ją tak trochę spychać, o właśnie tak jak teraz. W ogóle jak te auto ma stuningowane, wiem, że trochę nierealnie to wygląda, ale, no, wiecie, no widzicie co się dzieje. Za tym drugim autem, kurde, te drugie auto nam uciekło, dobra, o, poddała się, więc okej. 17:00 zgłaszam, że zatrzymuję tutaj osobę. Opuść pojazd, opuść pojazd. Odejdź od pojazdu, na ziemię, na ziemię, na ziemię, na ziemię. Odsuń się, na ziemię. Ja w ogóle wyłączę tutaj ruch na wszelki wypadek, żeby tutaj nikt nie przejechał. Dobra, na ziemię, na ziemię. Co? Dobra, jakiś bug, nieważne. Co? Jakiś bug, nieważne, dobra. Aresztujemy ją. Jest pani aresztowana za ucieczkę przed policją oraz za spowodowanie wielu wypadków oraz zniszczenia radiowozu oraz złamaniu licznych przepisów ruchu drogowego, dlatego no, poczeka tutaj pani na nas, my tylko pani samochód przestawimy na bok.
żeby tutaj ruchu nie utrudniać. Pisaliście mi kiedyś na live, że policja może coś takiego zrobić, w sensie przestawić w czasie wypadku samochody, więc no, robię to, jak coś to będzie na was. Dobra, widzę, że już sobie poradziliście. 17:00 zgłaszam, że zatrzymałem tutaj osobę, z którą mieliśmy pościg. No i zajmę się nią i zaraz będę dawał informacje. Samochód widzę, że będzie do zmiany, bo cały porysowany. No dobrze, proszę panie, to jeszcze tutaj proszę bliżej do mnie podejść. Komenda Wojewódzka Policji Golden Palmer. Poproszę pani prawo jazdy albo jakiś inny dowód tożsamości. Musimy panią zbadać w bazie. Dobra, nazywa się ona Jennifer Patton i z nią jest wszystko w porządku. Jeśli chodzi o pojazd, to z pojazdem widzę też jest wszystko w porządku i pojazd należy też do innej osoby i też z tamtą osobą jest wszystko w porządku. Dobra, to 17:00, wyślijcie mi patrol z jakąś kobietą na pokładzie, aby tutaj przeszukała osobę, którą zatrzymaliśmy. Więc dobra, zaraz nam przyjedzie. Ja jeszcze w tym czasie przeszukam tutaj pojazd, może znajdziemy coś nielegalnego. No nie wiem, jakieś może pościgi? Nie wiem, no chyba oni się tych dwóch ścigało, tylko ja tego drugiego nie widziałem, żeby on coś zrobił. Automatycznie mi pościg zaliczyło, więc nie wiem. Dobra, nic nielegalnego tutaj nie znaleźliśmy. Poczekamy na tą jednostkę wsparcia tutaj, jak kobiety będą, ponieważ no trzeba tą kobietę przeszukać. Ja jeszcze w tym czasie przebadam ją tutaj alkomatem, więc proszę dmuchnąć. Oraz zrobię jej też... Czemu ona nie ma kajdanek? Coś się zbagowało. Oraz zrobię jej też test na narkotyki. Włączę w sumie tutaj strefę do ruchu, żeby już sobie jeździli, bo trochę się ten trafik pobagował. Dobra, widzę, że nie jest pod wpływem alkoholu, więc wszystko jest ok. Jeszcze ten narkotest, tak jak mówiłem, zrobię. Tam w ogóle zobaczcie jak stoi. Dobra, podjechała. Oczywiście w stroju niepodmienionym, nie wiem czemu. O, i widzimy, że jest pod wpływem kokainy i heroiny, bardzo ciekawe. Dobra, gdzie ona jest? Ej, chodź tu. Pomożesz nam. Nie wiem, bałem się, że ona poleci sobie, więc ten. Dobra, siema, słuchaj, potrzebujemy pomocy, weź ją, przeszukaj. Aha, zbagowało się coś. Dobra, wyimaginujcie sobie to, że ona tą kobietę po prostu przeszukuje, bo tutaj no coś się zbagowało. No ale dobra, co przy niej znaleźliśmy? Nieoznaczone pigułki, bongo z pozostałościami białego proszku, portfel i kilka kapsułek w plastikowym pojemniku, czyli no bardzo dużo rzeczy związanych z narkotykami. Dobra, słuchajcie, no to wszystkie rzeczy tutaj jej oprócz portfela zarekwirujemy i po prostu na komendzie zrobią dokładne testy, czy to są narkotyki, czy nie. Dobra, dzięki ci za pomoc, już możesz w sumie spadać. Albo dobra, w sumie poczekaj, to ją przewieziesz na komisariat, bo my mamy uszkodzony radiowóz, więc to no, tak średnio. Dobra, no to... Nie wiem, dobra, jak to jest. Dobra, no to wzywamy policyjny transport po nią i najprawdopodobniej ona odbierze. 17:00 zgłaszam, że potrzebuje policyjnego transportu tutaj na miejsce, aby przewiózł osobę zatrzymaną na komisariat. A tobie to już podziękujemy, więc już możesz uciekać. No. Dobra, jeśli chodzi o ten pojazd, no to 17:00 zgłaszam, że potrzebujemy lawetę na miejsce, aby odholowała pojazd tutaj na parking policyjny. Oraz potrzebuję też ubezpieczyciela tutaj radiowozu policyjnego, ponieważ no mamy niestety ten pojazd uszkodzony. No i będziemy potrzebowali wsparcia, zabierzemy się z jakąś inną jednostką na komisariat. No i tam ustalimy, co musimy robić. Dobra, tutaj widzę, troszeczkę się pobagowały rzeczy. Dobra, widzę, że tutaj z plaży wyjeżdża holownik. Tutaj jakiś samochód się dymi, mam nadzieję, że nie wybuchnie zaraz. No, ciul, nic nie zrobimy. O, przyjeżdża ubezpieczyciel. Dobra, zabierzemy się, słuchajcie, tutaj może z tym typem. Starczy miejsca? No, nie starczy miejsca. Dobra, to zabierzemy się z tą kobietą w tym patrolu, tym radiowozem na komisariat. Odbierzemy zaraz jakiś nasz komisariat i widzimy się po prostu za chwilę. Dobra, przekroczył ktoś prędkość koło nas. Chciałem tutaj od razu jechać sobie na ten, zmienić pas, żeby na drugim pasie stać, ale akurat tutaj nam udało się kogoś złapać. Dobra, przekroczył on prędkość znowu 17 mil, czyli to jest tam prawie 30 km na godzinę. Dobra, podjeżdżamy przed niego. Jak widzicie, zmieniłem już sobie ten radiowóz. Jedź za nami. Czekajcie, jeszcze mu tutaj machnę tym lizakiem. Za nami. Dobra, i tutaj może w sumie już ten typ stać. Podjadę trochę bliżej do niego, żeby miał trochę trudniej, jak będzie chciał uciekać. Dobrze, dzień dobry, proszę pana. Komenda Wojewódzka Policji Golden Palmer. Zatrzymaliśmy pana, ponieważ... O, i tutaj... Dobra, dostaliśmy znaki, że się poci i się denerwuje ten kierowca. Dzień dobry, proszę pana. Gordon Palmer, Komenda Wojewódzka Policji. Zatrzymaliśmy pana, ponieważ przekroczył pan prędkość o 27 dokładnie kilometrów na godzinę. Dlatego poproszę pana prawo jazdy do rejestracyjny pojazd oraz ubezpieczenie. Od razu pana też przebadam alkomatem, więc tutaj proszę dmuchnąć.
Sprawdzimy pana trzeźwość, tak? O, dobrze, widzę, że jest pan pod wpływem alkoholu, ale jeszcze to nie przekracza tej maksymalnej dawki. Dobrze, proszę pana, to proszę tutaj poczekać chwilę, ja sprawdzę pana dokumenty w bazie i pana to sprawdzę, no i zaraz wrócę. Dobra, to nazywa się Jamito Vega i widzę, że z nim jest wszystko w porządku, ale nie dwa lata temu, w tym roku był aresztowany za wytwarzanie albo sprzedawanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. No dobra, no to myślę, że będziemy mogli zaraz auto przeszukać tak na wszelki wypadek, ponieważ mamy jakieś tutaj możliwe podejrzenia, skoro jeszcze się poci tutaj w aucie, w sensie się denerwuje, to może coś nielegalnego przewozi. Właścicielem tego pojazdu jest on, a z pojazdem też jest wszystko w porządku, więc tutaj na razie mandatu żadnego wystawić nie będę. Proszę iść tutaj za mną, gdzieś na bok przejdziemy, żeby nie stał pan tak blisko drogi, ponieważ jest niebezpiecznie. Widziałem, że był pan aresztowany już za wytwarzanie albo sprzedawanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, dlatego chciałbym teraz pana przeszukać oraz też przeszukam pana pojazd za chwilę, więc no, proszę się odwrócić i poczekać chwilę. Zobaczymy, może coś nielegalnego przy sobie ma. O, nielegalne pigułki na receptę, no dobrze, dobra, na razie mu nic nie mówimy, proszę jeszcze tutaj na nas poczekać. No i dobra, tak jak mówiłem, jeszcze pojazd przeszukam, więc no, przeszukujemy go teraz. Tam w ogóle coś dziwnego ma takiego białego, nie wiem. O, znaleźliśmy strzelby i karabin i banknot pokryty proszkiem. O, czyli możliwe, że jeszcze narkotyki. Dobra, sprawdzę jeszcze w bazie, czy on ma, czy on nie ma pozwolenia na broń. Nie, nie ma w ogóle pozwolenia na broń, czyli znaleźliśmy karabin oraz strzelby, więc no, bardzo ciekawie. Dobrze, proszę pana, no to jest pan aresztowany za posiadanie nielegalnych przedmiotów przy sobie oraz posiadanie dwóch broni bez zezwolenia. Sprawdzimy jeszcze, czy te, na komendzie sprawdzimy, czy te bronie należą do pana, czy jednak nie. Co tam było, okej. No, więc zaraz przyjedzie po pana patrol policji tutaj, który przywiezie pana na komisariat, tam wezmą od pana zeznania, jeśli chodzi o te bronie, bo możliwe, że te bronie były użyte w jakimś napadzie albo w jakimś innym przestępstwie, no i wtedy będzie pan miał trochę... No przypał, tak powiem panu. No i jeszcze będę musiał odholować pana pojazd na parking policyjny. Pan jest właścicielem tego pojazdu, więc za chwilę będzie mógł pan, w sensie za chwilę, no po aresztowaniu będzie mógł pan odebrać ten pojazd z parkingu policyjnego. 17:00, wyślijcie mi transport policyjny na miejsce oraz też lawetę, która przetransportuje samochód oraz tą osobę na komisariat. Jeszcze mu przez ten czas tutaj wypiszę powody aresztowania, żeby później nie zapomnieć. Czyli tak, jeśli chodzi o przekroczenie prędkości, to przekroczył prędkość od 21 do 30 km na godzinę. Następnie z wykroczeń to w sumie na tyle. Dobra, to zapisujemy. A nakaz aresztowania jest za posiadanie nielegalnych przedmiotów, posiadanie broni palnej bez pozwolenia i w sumie tylko to, albo aż to. Dobra, to zapisujemy. Zobaczymy jeszcze, ile on będzie... Jaki on wyrok za to może dostać? Nie, grozi mu tylko kara grzywny. Nic, nie będzie miał żadnej kary więzienia za to. Dziwne, coś tutaj chyba nie ten. No dobra, no to daliśmy już tutaj mu nakaz aresztowania. Tutaj jest pana mandat, więc proszę, nie wiem, to chyba nie mogę mu dać, jak jest zaaresztowany. Dobra, widzę, że już transporterz po niego przyjechał, więc ja już siadam do radiowozu. No i zaraz widzimy się, no dalej na patrolu. No dobra, zobaczcie, tutaj jakaś osoba jedzie lewym pasem ruchu ciężarówką i no blokuje w sumie ten pas. Widzę, że tam też przekraczają prędkość z drugiej strony. No ale dobra, robimy takie same zatrzymania, jak robiliśmy ostatnio na live. Ja na razie wyłączę ten, no ten prędkości, żeby mnie nie wkurzał. Dobra, no to zatrzymujemy tą osobę tutaj. Będzie trochę problem, bo jest to jednak ciężarówka. Wystawię tutaj te, no tabliczki, żeby jechał za mną. Kurde, stójcie, policja. Dobra, jedzie on już za mną, jeszcze tutaj machnę mu na wszelki wypadek lizakiem, żeby wiedział. Kurde, zatrzymajcie się, czekajcie, zatrzymam tutaj ruch tą modyfikacją, bo widzę, że są zbyt ułomni, żeby na chwilę poczekać. Jedzie za mną, dobra, to zjeżdżamy tutaj na bok. Wiem, że tutaj, no chodź typie, chodź tu. No chodź typie, chodź. Wiem, że w takich sytuacjach raczej powinno zatrzymywać inspekcję transportu drogowego, nie my, ale nie będę przeszukiwał tego pojazdu, tylko po prostu zrobię to, że dam mu mandat, więc myślę, że tutaj ich wzywać nie muszę. No chyba, że w przepisach jest tak, że muszę, no to napiszcie w komentarzach, żebym wiedział na następny raz. Dobrze, Komenda Wojewódzka Policji Golden Palmer, dzień dobry. Zatrzymaliśmy pana, ponieważ jechał pan lewym pasem, ciężarówką, czyli no blok... O, czujemy narkotyki z pojazdu.
O, bardzo ciekawie, no to zaraz to do tego przejdziemy. Jechał pan lewym pasem, mimo że prawy pas był wolny. Jedzie pan jeszcze w dodatku ciężarówką, więc no blokował pan po prostu ruch. To poproszę pana prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie pojazdu. Przebadam pana też od razu alkomatem, więc tutaj proszę dmuchnąć. Zaraz wezwiemy też inspekcję transportu drogowego, która przebada pana ładunek. Zobaczymy, czy tutaj przewozi pan te wszystkie rzeczy legalnie. No i dobra, proszę jeszcze tutaj opuścić pojazd na chwilę. To poczekamy sobie tutaj na inspekcję transportu miejskiego. Wezmę go tutaj trochę na bok, żeby no mój policjant był bliżej niego. W sensie mój partner po prostu, tak na wszelki wypadek. No, zaopiekuj się nim. Zbadam pana dokument. Przebadam. Sprawdzę pana w bazie, więc w radiobazie, więc proszę na mnie poczekać chwilę. 17:00 zgłaszam, że potrzebuję na miejsce inspekcję transportu drogowego, ponieważ jest podejrzenie, że osoba, którą zatrzymaliśmy, która jechała ciężarówką, że może przewozić narkotyki w pojeździe, dlatego chcielibyśmy jeszcze cały ładunek sprawdzić, więc wyślijcie mi wsparcie inspekcji transportu drogowego na miejsce. Dobra, nazywa się ten typ Michael, czyli Michael Peterson, i widzę tak, miał tutaj jakieś mandaty, ale w sumie nie za dużo mandatów, więc okej. Jeśli chodzi o pojazd, kurde, ktoś dał subika, ale akurat tutaj nie widać na tej scenie, dziękuję za subika. Pojazd należy też do niego, wszystko z nim jest w porządku, więc okej. Dobra, na razie dajemy mu mandat za wykroczenia tutaj, mandaty dla kierowcy i utrudnianie przepływu ruchu drogowego, to już mu ten mandat wystawiam na razie. Kurde, ile subików teraz leci, pewnie wam wyciszam to w tym, w montażu, żeby was to nie wkurzało. Dobra, no to co, czekamy aż przyjedzie inspekcja transportu drogowego tutaj. Dobrze, proszę pana, to na tą chwilę ja już tutaj panu dam mandat za jechanie lewym pasem ruchu. Ja jeszcze będę chciał tutaj pana przebadać pod kątem posiadania narkotyków w organizmie. Jeszcze zaraz, tak jak powiedziałem, przyjedzie inspekcja transportu drogowego, która przebada pana pojazd, w sensie sprawdzi ładunek, więc też fajnie, jakby pan przygotował jakieś tutaj dokumenty odnośnie tego, co pan przywozi. Tak jak powiedziałem, muszę panu zbadać jeszcze narkotestem, dlatego tutaj mój partner podejdzie i pana przebada, więc proszę poczekać. O, przyjechali tutaj. Dobra, słuchajcie, no oni tutaj długo nie posiedzą, bo no niestety to jest GTA, więc o, przyjechali i odjadą, bo nic się nie dzieje. O, jest pod wpływem kokainy i metamfetaminy, ciekawe. Dobra, uznajmy po prostu, wiecie, no to GTA, więc trzeba wyimaginować to, że tutaj podchodzi. O, albo inaczej zrobię. Proszę, macie inspekcję transportu drogowego, na chwilę się w nich zamieniliśmy. Dobra, macie tutaj bardziej taką imersję w grze. Inspekcja transportu drogowego już przybyła na miejsce, więc tak, przeszukamy teraz ten pojazd i sprawdzimy też ładunek, czy wszystko z nim jest w porządku. W sumie sama policja może przebadać to, czy w pojeździe jest wszystko w porządku, czy nie. Jednak no, na ładunek to dlatego. W sumie sama policja może przeszukać, mi się wydaje. W sensie sama policja może przeszukać normalnie pojazd, czy przewozi coś nielegalnego, czy nie. Ale jednak do ładunku na ciężarówkach to chyba musi być inspekcja transportu. Nie, napiszcie w komentarzach, żebym wiedział. Dobra, nie znaleźliśmy nic w nim tutaj nielegalnego. Z ładunkiem wszystko w porządku, widzę. Dobra, no to inspekcja transportu drogowego pojechała, tak jak widzieliście. Jeszcze raz przypomnę sobie, pod czego jest wpływem. Jest pod wpływem kokainy oraz metamfetaminy. No dobra. Teoretycznie na live mi mówiliście, że w polskim prawie nie ma zakazanego bycia pod wpływem narkotyków, jednak jest zakazane na pewno kierowanie pod ich wpływem, dlatego tutaj wystawiam narkotyki, alkohol i tak, no zobaczcie, tutaj jest jedyne co, to jest posiadanie heroiny i jakichś tam innych narkotyków, nie ma bycie pod ich wpływem, ale jest oczywiście jazda pod wpływem środka odurzającego. Pierwszy raz to mu się zdarzyło, dlatego już mu tutaj wystawiam powód aresztowania, tak? No dobrze, proszę pana, to jest pan aresztowany za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków w organizmie, dlatego mój partner pana skuje. Jeśli chodzi o pojazd, to zaraz wezwę tutaj lawetę, która pana pojazd przetransportuje na parking policyjny. Z parkingu policyjnego będzie mógł tutaj jakaś osoba po prostu go odebrać. To już pana sprawa jest to, czy pan ogarnie to z szefem, czy nie. Jednak ciężarówka do pana należy. No więc 17:00 wyślijcie mi lawetę na miejsce, aby odholowała pojazd na parking policyjny. Oraz wyślijcie mi też jednostkę transportową policji na miejsce, aby przetransportowała tutaj tą osobę na komisariat, osobę zatrzymaną. No a ja jak przyjadą te wszystkie jednostki, to wrócę na patrol, więc bez odbioru.
No i dobra, jak widzicie, już radiowóz podjeżdża na miejsce, więc go zaraz odholuję. Co tu się dzieje? Dobra. No w ogóle jeszcze mam dla was taką mini informację. Dużo ostatnio widzów mi mówiło na live'ie, że niedługo wyjdzie nowy pojazd do GTA, w sensie, no, z tej modyfikacji tych polskich, i będzie to, z tego co pamiętam, jakiś Volkswagen Transporter. W sensie Volkswagen inaczej się nazywa, ale chodzi o ten taki Transporter. Więc no, za jakiś czas może zrobimy jakieś służby z tego nowego radiowozu. No, widzę, znowu ktoś blokuje lewy pas, no ale to już nie jest ciężarówka, tylko sam bus, więc okej. Dobra, no, jak złapiemy jakąś osobę, myślę, że jeszcze jedną osobę w tym odcinku złapiemy, no to po prostu się wtedy widzimy. O dobra, ktoś przekroczył prędkość o 78 km na godzinę i to jest Surano. Ja sprawdzę może w tym, na internecie. Surano wygląda tak, jak tutaj widzicie, dobra. No to jedziemy poszukać tego samochodu tutaj, w tych samochodach, które jadą przed nami. Nie pamiętam już, jaki on miał kolor. No ale dobra, po prostu mam na mapce zaznaczone dwie kropki tutaj osób, które przekroczyły po prostu prędkość, i muszę zobaczyć, który to Surano. Surano to jest chyba ten, co tam jedzie, więc dobra, jedziemy za nim. Tak, to jest Surano, na pewno to jest to, więc zatrzymujemy tą osobę. Już na razie bez sygnałów pojadę, żeby tak nie... No dobra, chłopie, zatrzymuj się, policja. Wystawię znowu te... Dobra, policja, zatrzymuj się, wystawię mu te barierki i machnę tutaj lizakiem, żeby za nami jechał. Wyłączę te sygnały, żeby tutaj na sygnałach darmo nie jeździć. Jedzie i do mnie, jedzie do mnie, dobra. No to już tutaj wyłączamy, zostawimy na tablicach pojazd, no i idziemy też do niego. Dzień dobry, proszę pana, Golden Palmer, Komenda Wojewódzka Policji. Zatrzymaliśmy pana, ponieważ jechał pan z prędkością ponad 18 mil na kilometr, to jest 29 km. Czy jechał pan 20 km więcej niż jest tutaj w tym terenie dopuszczalne? Więc poproszę pana prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie. Przebadam pana też od razu pod kątem trzeźwości, dlatego proszę dmuchnąć. Widzę, że tutaj kierowca jest nerwowy. Mamy tutaj oznaki tego, no okej. Dobra, widzę, że z pojazdem jest wszystko w porządku. Dobra. Dobra, widzę, że dokumenty dał, jeśli chodzi o alkohol, to tutaj wszystko z nim jest w porządku. Dobrze, proszę pana, ja sprawdzę pana w bazie, więc proszę tutaj na mnie poczekać i wyłączyć silnik. Dobra, Lance Bishop się nazywa i tak, miał tutaj kiedyś historię aresztowań, spowodowanie śmiertelnego wypadku, 4 miesiące temu on jeździ teraz, nie wiem jak to działa, no no wiadomo, GTA, no i kradzież z włamaniem, i mandaty też miał tutaj jakieś. Jeśli chodzi o pojazd, to z pojazdem jest wszystko w porządku, kurde, dzisiaj nikogo nie złapaliśmy tutaj za rejestrację, nie za ubezpieczenie, wow. No i on jest też właścicielem tego pojazdu. Dobra, to dajemy mu mandat za przekroczenie prędkości od 21 do 30 km na godzinę, zapisujemy oczywiście mandat, no i idziemy mu ten mandat wręczyć. Tutaj nie będę jego auta przeszukiwał czy coś, bo nie mamy żadnych wskazań do tego, no może być nerwowy po prostu, że to policja go zatrzymała. Dobra, to nakładamy na niego mandat, tu jest pana mandat. To jest mandat dla pana, już będzie mógł pan odjeżdżać, prosimy trochę wolniej jeździć na tych autostradach, no i do widzenia. Dobra, już sobie odjechał, już tą tablicę włączyłem, sygnały też schowałem, no i wracam na patrol. No i słuchajcie, już będziemy kończyli odcinek. Dzisiaj taki odcinek, powiem wam szczerze, zastępczy, ponieważ co? Ponieważ po prostu nie zdążyłem jeszcze nagrać tego odcinka z CBA. Mam nadzieję, że na następny tydzień się wyrobię, bo naprawdę z nim jest mega dużo zabawy. Już wyłączę może ten licznik, o, widzę, że ten prędkość przekroczył. No ale słuchajcie, dobra, będę już kończył ten odcinek, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, to koniecznie przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was na naszego Discorda, tak jak powiedziałem, na Discordzie, na kanale LSPDFR Mody znajdziecie linki do tych, w sensie nie linki, albo link, już nie pamiętam szczerze. No ale po prostu modyfikacje takie, które używam najczęściej w GTA 5, takie najważniejsze modyfikacje. No i co, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, do następnego, siema, no i cześć!